czasami kupuję na części zamienne jakieś urządzenie. Muszę powiedzieć, że nawet ładnie zapakowany jak na złom. No ktoś się postarał nawet zabezpieczyć front panel, chociaż akurat w tym wzmacniaczu jest to zbędne, ponieważ jak widzicie ten front panel jest uszkodzony. Tak jak mówiłem, kupiłem go na części. Pewnie tu chodzi o zapas potencjometry albo coś takiego, bo kupiłem raz urządzenie, które miało zniszczone kompletnie potencjometry. No i generalnie na części też poszło. Kiedy indziej dostałem urządzenie, to było urządzenie marki chyba też Grundig. I teraz myślę nad tym, jak zrobić mu potencjometrę, albo po prostu czekam. Całe ścieżki były wydrapane. Czekam, aż się nadarzy jakaś okazja, żeby kupić coś na części. No zobaczcie, jaki to jest zniszczony front panel. Ktoś chyba musiał nieźle kopać to urządzenie, żeby tak do takiego stanu to doprowadzić. Ale no, nie podoba mi się takie traktowanie urządzeń. Porypana cała ta gałeczka. Ale przełączniki chodzą. W każdym razie, jak powiedziałem, to wszystko idzie na części. Tutaj też jest mocno zniszczone. Możemy zobaczyć sobie stan wewnętrzny. Takie chyba samo urządzenie. Tak, takie samo urządzenie mam do naprawy. Czeka sobie w kolejce, więc na pewno ten wzmacniacz będzie pomocny, gdyby tam okazało się coś zepsutego. Jak widzicie, tutaj jest wskaźnik mocy. Pewnie cały moduł będzie można do czegoś użyć. No i tu na dole są potencjometry, o które mi chodziło, ale nie widzę, żeby były w najlepszym stanie. W środku są jakieś śmieci. To jest balansu. Basu. Basy. I hychen, czyli soprany. No i japoński alpsik otwarty, co prawda, jeżeli chodzi o potencjometr głośności. Ładne przełączniki. To się może przydać do czegoś. Ładny transformator. Mam nadzieję, że nie jest uszkodzony. Radiator. Generalnie można by powiedzieć, że gdyby nie stan obudowy przedniej, coś z tego by było. No, mocno zniszczony. Co tu mamy? Philipsa tranzystory. Być może są sprawne. A to mnie ciekawi, to sobie zaraz sprawdzę. Użyjemy niemieckiej klamry. Jak widzicie, tranzystory mocy są sprawne. Dobra, jak wam pokazałem uszkodzony egzemplarz, przejdźmy do egzemplarza nieuszkodzonego. To sobie poskładam. Wiecie, tak prawdę mówiąc, obudowa jest taka duża, że wymieniając ten front panel na gięty z blachy jakiś tam kawałek i przyklejonym do niego szczotkowanym aluminium, to by się nadawało nawet na jakąś ładną lampę. Tyle miejsca jest w środku, że ta lampa nie nagrzewałaby się. A dlaczego w takiej obudowie lampę, a nie z lampami na wierzchu? Nie jestem zwolennikiem pracy lamp na zewnątrz. Widzę tutaj dużo przeciwwskazań do takiego montażu lamp, ze względu na możliwość uszkodzenia drogocennych lamp, poparzenia użytkownika, domowników, dzieci i innych takich podobnych rzeczy. Lepiej huchać na zimne. To jest lampa 6P14P i nawet na odpowiednim wysokości zamontowana, tutaj gdzie mamy tą z tyłu, nie widzicie, otwory wentylacyjne, to myślę, że nawet ta lampa bez żadnego problemu weszłaby na pion i na subchassis miałbym elegancko wyprowadzone jeszcze przewody, ale przecież lampę mogę zamontować w taki sposób albo taki sposób. Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj chciałem wam zaprezentować wzmacniacz Grundig V7200. Jest to wzmacniacz wyciągnięty ze śmietnika. Zobaczcie, w jakim stanie go mam.
I muszę powiedzieć, że jest to dość wysoki model. Ale przyjrzyjmy się, jakie ma regulacje. Mamy włącznik zasilania, loudspeakers, czyli zespoły głośnikowe. I co ciekawe, połowa jest po angielsku opisana, a połowa po niemiecku. Przełącznik wejść. Mamy tutaj gramofon, tuner i dwie pętle magnetofonowe. W tamtych czasach chyba Grundig jeszcze nie robił odtwarzacza kompaktowego. Regulacja balansu na suwaku. Regulacja plus minus 5 dB dla basu. Tak wynika z opisu na panelu czołowym oraz dla sopranu. Mamy monitor dla taśmy drugiej pewnie i wejście liniowe, czy co? Trudno im powiedzieć, nie zaglądałem jeszcze na panel tylny. Oraz regulacje głośności. Diody, które nas informują o wybranych zespołach głośnikowych, wybrane wejście. No i tutaj mamy poziom mocy wyjściowej na takiej linijce diodowej. Oczywiście nie mogło zabraknąć złącza do słuchawek. Ciekawy napis, High Fidelity. Według normy DIN 45500. Normy omawiałem na kanale. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, niech poszuka stosowny film. Jak widzicie, brak śrub. Made by Grundig in Portugal. Czyli zrobione przez Grundiga w Portugalii. Mamy wejścia DIN, liniowe. Tutaj mamy gramofonowe i zacisk powinien tutaj być. I wyjście na złączach DIN dla głośników. Można tutaj te złącza DIN z czasem wymienić na jakieś inne, ciekawsze. Jak widać, wtyczka jest obcięta. To jest warte jakieś 300 zł, jeżeli jest sprawne, więc nie należy szaleć z jakością złącz. Zdejmijmy pokrywkę. W środku jest mały śmietnik, ale tak poza tym zostawmy kwestię zabrudzenia tego wzmacniacza. Przyjrzyjmy się jego konstrukcji. Zaczynamy od zasilania. One bardzo słabo sieją po elektronice. Co ciekawe, rdzenie RZC stosowano w tanich odbiornikach typu DSP301. Tam 40-watowy transformator na takich rdzeniach był. Ale dobrze, idąc od końca, mamy wzmacniacz mocy na tranzystorach. Philipsa GDV65 i GDV64 to są w miarę nowoczesne tranzystory. W miarę mówię, bo wiemy, że dzisiaj już nikt by ich nie stosował do wzmacniacza mocy. Tu prawdopodobnie jest przezmacniacz gramofonowy zrobiony na tranzystorach, co się chwali. I segment przedwzmacniacza, czyli regulacja barwy dźwięku, wybór wejść. Włącznik sieciowy z trochę nietypowo umieszczonym bezpiecznikiem. Trzeba zdjąć pokrywę, żeby się dostać do niego. To co słyszycie, to motyl się dostał tutaj do mnie, do pomieszczenia i niestety jakoś nie daje się złapać. Jeszcze co mogę pochwalić. Mała ilość przewodów i każdy przewód zakończony wtyczką, co ułatwia demontaż. Tu niestety mamy jakąś awarię. Zniszczone gniazdo. Pęknięte. Może się uda naprawić, pokleić, zamiast wymieniać, żeby zachować oryginalność tego wzmacniacza. I tu mamy potencjometr otwarty niestety, czyli słabej jakości. Mimo że wzmacniacz ma dość wysoki numer. Dobrze, to chyba wszystko z tych ogólnie. Zobaczcie, jakie ładne duże diody, czyli sugeruje to sporą moc. Takie rzeczy też czasami się zdarzają nawet poważnym producentom. Nie widzę tutaj jakiejś nagannej, może za wyjątkiem tego, nagannej pracy czy tam montażu. Muszę powyciągać te śmieci stąd.
żeby móc go uruchomić. Ale zanim go nie uruchomię, muszę poprzedzwaniać tranzystory. Tak po prawdzie nie mogę go teraz uruchomić, bo w środku jest pozostałość piwa. Komuś się coś wlało do środka, więc pierwsze co, to muszę go rozmontować. Widzicie, tu nawet jakiś kawałek drucika miedzianego jest. Pozostałość po jakiejś niefortunnej czynności. Muszę to umyć, żeby przekonać się, czy to będzie w ogóle działało i czy warto się tym zająć. No, tranzystory są do dostania, także nie ma problemu, można to uruchomić. Prawda jest też taka, że to gniazdo mogę wziąć z tego uszkodzonego egzemplarza, który mam przeznaczonego na części i w ten czas nie będę mieć tych popękań. Teraz muszę pooznaczać sobie te wtyczki, żeby nie szukać. Rozmontować, umyć i ewentualnie końcówkę mocy, jeżeli będzie uszkodzona, ta od tego piwa, wziąć z tego drugiego, co tam rozbity był. Naprawiałem telefonkę na jakąś mini wieżę czy mikrowieżę i tam było połamane gniazdo wyjściowe. Jak widzicie, Grundig zastosował wkręty mocujące te gniazda, żeby wciskając wtyk, nic się nam tutaj nie zepsuło. Grundig. Widząc takie rzeczy, zastanawiam się, no to jest taka nóżka, czy nie lepiej w tamtym wymienić front panel po prostu i nie męczyć się z tym. No ale ja lubię wyzwania, więc zobaczymy, bo z ciekawości też, czy ta końcówka mocy jest sprawna, pomimo zalania piwem. Kolejną rzeczą po zdjęciu tamtych śrub jest odmontowanie włącznika sieciowego i myślę, że to będzie wszystko, jeżeli chodzi o tę część. A jak wymontuję, to sprawdzę sobie tranzystory. Tragedia. Jak można do takiego stanu wzmacniacz doprowadzić? Ale dobrze, moim zadaniem jest naprawić to. I to jest na pewno piwo, bo tak śmierdzi, jak sfermentowane, spleśniałe piwo. No tutaj jakiś element mocujący mi do koszyczka, duszyczka. Nie wiem skąd on odleciał, ale to w czasie montażu będę wszystko wiedział, że gdzieś mi tutaj jakaś bolec, podstawka, kołek dystansujący, gdzieś mi uciekł, prawda? To na bok, tranzystory. Jak sprawdzić tranzystory? Po prostu można je porównywać. Ten i ten są identyczne. Dobrze widzę, 65, 65. Kolektor, emiter. Kolektor, emiter. Czyli ten tranzystor zachowuje się nam podejrzanie. Na razie. Nie, może naładowałem jakiś kondensator. Zróbmy. Jest dobrze. Nie, nie jest przebity. Jakby był przebity, mielibyśmy wskazanie 0. Jeszcze baza emiter. Drugą stronę polaryzacja. Jest dobrze. Teraz ten tranzystor jest tym samym tranzystorem co ten. Ciężko dojrzeć coś. O, teraz jest dobrze. Jeszcze pozłączę. Tranzystory wydają się sprawne, jak widzicie. Nie są przebijane. Bezpieczniki sprawdziłem, też są ok. No, dalej. Takie dziwne zachowywanie się łomomierza może być spowodowane po prostu przewodzeniem tego wylanego płynu, który tutaj był. Bezpiecznik jest sprawny, czyli tranzystory są sprawne. Umyjmy tę płytkę. To i tak będzie trzeba przepastować, więc radiator zdjąć. To tranzystory będę mógł wylutować i sprawdzić jeszcze raz w chińskim mierniczku. Ale jak widzicie, wstępne badanie pozwoliło stwierdzić, że wzmacniacz może być sprawny.
Warto więc wziąć się za naprawę takiego urządzenia. Jak widzicie, podczas rozmontowywania takich rzeczy jak ten transformator od PCB, dobrze jest sobie oznaczyć, tutaj są numery kołków, dobrze jest sobie oznaczyć, który przewód na który kołek idzie. Wtedy unikniecie pomyłki z napięciami. Przewody są grube, trzeba trochę to pogrzać albo zmienić grot lutownicy. W każdym razie, o, już wylazło. Przewody są grube i tu na uzwojeniu, no i to widać ten sam przewód, jaki jest gruby. Z tego, co wyczytałem w danych, to wzmacniacz może mieć 75 W na 4 ohmach mocy muzycznej, co daje nam w sinusie 50 W na 8 ohmach. Moc znamionowa to jest moc mierzona w krótkim czasie po zasileniu sinusem. Nie wiem, jaki to był czas. W każdym razie jest film u mnie na kanale o normie DIN 45500 i można zobaczyć, tam wyjaśniam te pojęcia i mówię, jak ta norma scharakteryzowała pomiary mocy znamionowej. Tak przy okazji, jak widzicie, takie kondensatory wymieńcie na nowsze. One niestety są wadliwe, według mojego doświadczenia. Tutaj mamy woda się do nich, wilgoć się do nich dostaje, bo nie są zbyt dobrze izolowane. Kilka razy zdarzyło się, że były przyczyną jakiejś awarii jakichś urządzeń. Pod radiatorem jest dużo tego płynu, więc muszę niestety odkręcić wszystkie tranzystory. Przygotowałem sobie już pojemnik na śruby i podkładki mikowe. Ostatnio pan Adam Śmiałek narzekał na naszą polską szufladę, cały zestaw, wzmacniacz i tak dalej, z powodu tych śrubek. Ale jak widzicie, na zachodzie też takie rzeczy były stosowane. Już nawet bez użycia śrubokręta można ten radiator zdjąć. Najpierw odkręciłem tranzystory, żeby w takim przypadku, który teraz widzicie, kiedy radiator mi się rusza, żeby ich po prostu nie połamać. W tę stronę może mi się to ruszać, gorzej w przeciwną stronę. Także ważna jest kolejność na montażu, zwłaszcza, że w instrukcji tej kolejności nie mamy podanej. O, jakie to jest błoto. Niestety jedna podkładka mikowa mi się rozpadła. Ta właśnie, więc mam do uzupełnienia podkładki. Na razie się tym nie martwię, bo podkładek jest dosyć dużo w moim warsztacie. To i tak jest do umycia. To do jakiegoś pudełeczka, przecież to jest takie brudne. Żeby nie poginęło. Niech sobie na razie leży w tym. Wzmacniacz na pewno był po przejściach, płyta główna jest pęknięta w kilku miejscach, ale do naprawy też brakuje jednego kondensatora, jakby był wyrwany. Tutaj mamy przedwzmacniacz, no to rozbierzemy to tutaj, chociaż już mój entuzjazm trochę przygasł, ponieważ jedyną rzeczą, która mi przyszła do głowy na wyczyszczenie radiatora, to wygotowanie go. Nie chcę żadnymi środkami, które znam, puścić ta zagęszczona substancja, nie wiem, w postaci 10-5-letniego piwa. Tutaj mamy ten cały układ przedwzmacniacza. To jest wskaźnik wysterowania. Więc jeszcze front panel do mycia. Trzeba potem ogarnąć te rysy. Tak to wszystko wygląda. Nie będę tego zarzucenia usuwał, bo nie mam perchydrolu. To, co mnie zaniepokoiło na tej płytce, to kondensatory Philipsa osiowe. Tutaj nie ma konieczności zakładania osiowych, można założyć zwykłe, tylko trzeba je po prostu położyć. Bo te kondensatory z pewnością są już poza tolerancją. Tu całe szczęście są inne, ale jeszcze nie wiem, jakiej jakości. Co do tych, to jestem uprzedzony.
10 mikro na 35 V i dopuszczalne ESR to jest 2. Tutaj mamy 10 ohmów za dużo. Tak jak mówiłem, widzicie kondensatory Philipsa, te osiowe, to szykujcie rozlutownice, bo tak czy siak trzeba je wymienić. A skąd Philips w Grundigu? Od 1984 można powiedzieć, że Philips zarządzał firmą Grundig, bo wykupił większościowy pakiet udziału w tej firmie. Chyba w latach 90. przestał zarządzać firmą Grundig, a potem przejęli firmę Grundig Turcy. Wszystko możecie się dowiedzieć na stronie Grundiga, bo jest ładna historia opisana. Tutaj drugi gagatek, już go zamieniam. Także wszystkie wylecą stąd. Bo po prostu tak wcześniej czy później taką właśnie wartość będą miały te kondensatory. 1 mikro. Jak to mówią, musiała być gruba impreza. Kawałki szkła. Tutaj są. Komuś wpadł kieliszek do środka albo pokal z piwem. Nie będę hałasował, więc powiem. Jeżeli wam wleje się piwo do środka, Coca-Cola lub inny płyn, natychmiast wyłączcie wzmacniacz, zdejmijcie pokrywę górną i przelejcie to, całą tą elektronikę, wodą z prysznica. Następnie połóżcie wzmacniacz w takiej pozycji, żeby to mogło wam wycieknąć z niego, powiedzmy na plecach lub na boku, żeby nie połamać gniazdek, i zostawcie go tak na tydzień czy dwa. Na koniec sprężone powietrze wysuszyć i oddać do serwisu, do elektronika. Nie będzie musiał się elektronik męczyć z usuwaniem spolimeryzowanych tłuszczy na przykład, czy przereagowanych, sfermentowanych, skwaśniałych innych cieczy. Jak widzicie, po 32 minutach ze stoperem w ręku udało mi się doczyścić to. Więc jeszcze raz, jeżeli macie na imprezie kolegę, który lubi przesadzać z alkoholem i kręci się wokół sprzętu, albo wyrzućcie go z imprezy, albo zróbcie wszystko, żeby nie zbliżał się do tego sprzętu. To naprawdę czyszczenie tego piwa tutaj zajęło ponad 30 minut. Z tego powodu, że tutaj jest niestety skrobane nożem i poraniony ten metal, musiałem położyć trochę farby podkładowej. Ja też jestem poraniony. Nieogradowane krawędzie jak zwykle, więc podkładówka w zupełności wystarczy. Ona uchroni nam tę płytę dolną przed rdzewieniem. Radiatora się niestety nie dało wyczyścić. To poczernienie to jest po prostu wynik działania wysokiej temperatury. I wody oczywiście. Także muszę zastosować tamten z tego zepsutego. A ten, nie wiem, wrzuci do spirytusu, może to coś zrobi, rozpuści, nie wiem, trudno mi powiedzieć. Jest tak, że nawet czyścikiem do miedzi, do rurek, nie jestem w stanie tego doczyścić. Tak przyszło mi do głowy, że skoro nie mam karszera, to jest to jakaś szansa na to, żeby go domyć. Godzinny cykl, dopiero co zaczęło. Mam nadzieję, że coś tam usunie tego piwa z tego radiatora. Potem tylko wyczyścić powierzchnię styku z tranzystorem i być może będzie dobrze. Oczywiście mycie aluminium w zmywarce nie jest dobrym rozwiązaniem, bo wiemy, że woda jest słona w zmywarce, a sól jest zmiękczaczem. A druga rzecz to to, że aluminium bardzo szybko reaguje z solą. Przecież używamy aluminium do odzyskiwania srebra na stykach, jest tak wtedy ono katalizatorem. Tutaj mam rzeczy, które wam pokażę przez cały film, będziecie mogli się zaznajomić. Takie wrzutki, chciałem wam pokazać tylko magnetofon, ten tutaj. Bardzo fajna rzecz, taka szuflada niemiecka. Mamy coś jeszcze? Nie, nie mamy. Jest jeszcze jedna rzecz, o której powiedziałem, że nie robiono w tym czasie kompaktów, ale nie, był, tylko w innej serii. Seria 7200 jest starszą serią, 7500 jest nowszą serią i już Grundig, podejrzewam, na podzespołach Philipsa, robił odtwarzacz kompaktowy. 84 rok. Tak jak powiedziałem, mycie w zmywarce tworzy takie solne naloty, wykwity. To oczywiście czyścikiem do miedzi jestem w stanie wyczyścić, ale co mnie zadowala, to jak widzicie, większość
zabrudzeń po piwie zostało usunięte. Tutaj troszeczkę coś tam jest. A tak poza tym jest ok. To teraz wystarczy wyczyścić ten sól i prysnąć tym aluminium w sprayu, żeby zabezpieczyć przed ewentualną korozją. Dobrze, tutaj też jest wszystko ok. Czyli jakoś udało się to doczyścić i ten radiator wraca do wzmacniacza. Także teraz etap czyszczenia tych wykwitów. I za chwilę będzie skończona robota. Dużej madły jest potrzebna. Usunięte zadziory. A czasami to się nawet kodowadełko takie tutaj przyda. Oprócz dużego imodła. Zabezpieczyłem, tak jak mówiłem, po to, żeby mi się sól nie wytrącała. Tam już jest wyczyszczone, przemyte i zabezpieczone na wierzchu. Nie jest to może, nie wygląda jak nówka śmigana, ale jest lepiej niż było z tym piwem. Wiecie, jakby ktoś włączył wzmacniacz, po włączeniu poczuł zapach przypiekanego piwa, przypalanego, no to by zaczął mieć wątpliwości, czy kupił dobre urządzenie, tak? Oczywiście niemożliwe jest zachowanie znaczków kontrolnych, bo one się wszystkie podklejały, podobnie jak tutaj numer serii, ale nic na to nie poradzę, z tego względu, że no to wszystko było myte, a te oznaczenia trzymały się na kleju zwykłym, więc zmyłem. Jestem teraz przy płycie głównej i pierwszą rzecz, co zrobię, to pomierzę tranzystory. Wymontuję je. Widzicie, nie wszystko się udało usunąć. Tutaj te gniazda będę musiał wylutować. Jeszcze przemyć pod spodem. Może zastosuję gniazda z tego drugiego egzemplarza, bo tutaj w środku też jest jakiś, że tak powiem, już brzydko syf. Nie lubię tego słowa, ale czasami trzeba go użyć. No i sprawdźmy tranzystory. Jeszcze zauważyłem tutaj pęknięcie i chyba tutaj gdzieś jest pęknięcie druku, tak. To sobie ponaprawiam, a potem wezmę się za te tranzystory, póki pamiętam. Po prostu jest jeszcze mokra trochę ta płytka po myciu. Tu widzicie, jeszcze zostało to piwo. Z jednej strony mam żal do tego pana, który był właścicielem, że tego nie przemył od razu, a z drugiej strony no, nie wyrzuciłby tego na śmietnik. Gdyby to działało, tak? Więc taką płytkę miedzianą tutaj przylutuję jako wzmocnienie i z drugiej strony położę trochę kleju wzmocnionego włóknem szklanym i powinno być dobrze. Pierwszy z prawej tranzystor PNP HF E58. To sobie zaraz popiszę, żeby zobaczyć mniej więcej, czy się zgadzają. Wiecie, tranzystor mocy to Tarlington, więc to, że HFE jest 48, to prawdopodobnie oznacza, że to jest 48 tysięcy. Drugi z tranzystorów też jest sprawny. Jak widać, HFE16. Trzeci tranzystor z NPN-ów. To samo co poprzedni. To, co tu sobie zapisałem. Pomiar niemal natychmiastowy. To jest skrajny lewy, czyli wszystkie są sprawne. Teraz sterujące. Ten BD135 jest sprawny. Sprawdźmy sobie jeszcze ten drugi. To gniazdo już mnie irytuje, bo jak widzicie straciło swoją funkcjonalność. Ten ma trochę wyższe HFE, ale są sprawne, to jest najważniejsze. Z pewnością było to piwo. Podczas wylotowywania śmierdziało tak, jak przetrawiony alkohol, czyli mocno sfermentowany. Dobrze, tutaj będzie to trzeba wyczyścić. Jak widzicie, zostało trochę na krawędzi tego piwa. No i to wywalić. Tutaj jest dawca. No jak tu nie wymontować gniazd, kiedy pod spodem jest taki brud? Jeszcze muszę to poczyścić trochę. No, zaczynam mieć chęć wymiany tej płyty głównej na tą z uszkodzonego z frontu. No dobrze, podjąłem się, to zrobię. No i tak w czasie oględzin zauważyłem, że tutaj jest miejsce wygrzane, ten rezystor, i w drugim kanale ten rezystor też wygrzał nam płytkę. Więc będzie trzeba
podnieść trochę ten rezystor nad powierzchnię płytki, tak jak te pozostałe, żeby nie stykał się z jej powierzchnią. No tak poza tym wydaje mi się, że pozostałe elementy są już ok. Tutaj jeszcze trochę klejącego się piwa jest. Powiem wam szczerze, że zapach przypiekanego tego piwa jest nie do zniesienia. Strasznie śmierdzi. No ale to wynika z tego, że to jest stare pewnie. Tutaj trzeba potencjometry jeszcze te montażowe lekko przeczyścić. No i pobadać te kondensatory, ale ostatnio w jakimś wzmacniaczu badałem, w Grundigu też. I były naprawdę w super kondycji te kondensatory. Teraz się okaże, czy kondensator 10000 mikro na 40 V jest sprawny. Widzicie, 11000 mikro ma, nie? ESR, tak można by powiedzieć, że mógłby być mniejszy. A te 40 V 10000, no to jest 400. Mamy 500. Załóżmy, że jest ok. Długo nie pracował, może nie jest uformowany. 11 mF to jest 18% więcej, czy 11% więcej? 18% więcej pojemności nie przeszkadza w normie. Tutaj, gdzie zrobiłem mostek, jest drugi kondensator. Mówiłem, że jestem kiepski w matematyce, dlatego używam kalkulatora. No ale dobra, tutaj jest 7% więcej. Ten kondensator jest w lepszej kondycji, czyli jest wszystko ok. Sprawdzę trochę mniejszych, polutowałem nieco takich podejrzanych miejsc na płytce. Widzicie, ona jest cała jeszcze ubabrana. No nie, lepi się to strasznie. To prawdopodobnie już jest kalafonia, więc będzie trzeba to przemyć. Później powyciągam tam te rezystory wyżej. No i to będziemy uruchamiać. A, zapomniałem, przez wzmacniacz trzeba jeszcze pobadać. Te gniazdka się udało doczyścić, nie ma już żadnego piwa w środku. Nazwa tego kondensatora prawie jak jednorożec, tylko R brakuje. To jest co, 220 mikrofaradów, tak? Na ile? Na 63 V 220. Zaraz policzymy, ile mamy spadek. 11% mniej. Nie, 21% mniej. Może zostać. 220 na 40 V. No ten ma lepszą pojemność, ma większą. I ten ESR też można przyjąć za dobry, bo jest w granicach normy. 47 na 50. I ESR jest w normie. I pojemność jest w zakresie tolerancji. Przyjmuję tutaj 25%, bo to nie jest żaden wybitny sprzęt. No, 15% więcej, 15,5% to nie jest przecież jakaś tam straszna rzecz. Tutaj mam 47 na 50 V, idealny. Sprawdziłem wszystkie te niebieskie 47 i wszystkie miały zawyżone o jakieś 5 do 10%. Sprawdzę jeszcze ten czerwony tutaj i to będzie chyba wszystko, co będę sprawdzał, jeżeli chodzi o kondensatory w tym wzmacniaczu, bo jak na razie, no oczywiście jeszcze te, bo jak na razie wszystko jest ok. Nie ma co wymieniać kondensatorów. 2,2 mikro. 4 ESR może mieć maksymalnie, bo to jest na 50 V. Także nie ma co wymieniać. Wszystkie są sprawne. Jeszcze sprawdzę ten, widzicie tutaj gagatek. Tu jest drugi gagatek i tutaj są dwa gagatki. I tutaj też. 330 nano. No, chyba słusznie go wylutowałem. Zaraz sprawdzę, jaki jest rozrzut. No ale nie byłoby tak tragicznie, 124%. 330 nano. Niestety dwukrotne zwiększenie pojemności. Mierzę kolejny 330 nano. Ale długo czekamy na ten pomiar. To były tutaj te dwa kondensatory. To są kondensatory antyzakłóceniowe, które widzicie, 407, 408, 404, 405. Kolejne 330 nano.
Tutaj mam 150 nano. I mam jeszcze drugi 150 nano. Tego samego producenta. Zaraz zobaczymy, jaki będzie wynik. Jest to kondensator 397 i 396. No ten jeszcze ma 150 nano. I kondensatory te są w obwodzie Zobla. 397 i 396. No ten drugi o 100. 396. Powinny mieć zadaną pojemność. Dwa kondensatory Miflexu. 156.1, 154.2 będą się nadawać. Tutaj jest płytka z tymi gniazdami wyjściowymi, to jest ta płytka. I ona ma taki czujnik bimetalowy, który jest zabezpieczeniem przed przegrzaniem się radiatora. Tutaj w tym miejscu. No, tu widać, że takie coś jest. I jak sprawdzić, jak nie macie hot aira, jak sprawdzić, czy działa coś takiego? No, podpinamy sobie miernik i zwyczajnie ustawiamy sobie tam, ona powinna zadziałać przy 80-90 stopniach. Jak widzicie, zadziałało po szybkim nagrzeniu. Tutaj nie regulowałem temperatury lutownicy, ale można zjechać z nią powiedzmy do tych 150, czy tam na ile ona pozwala. I już ochłodził się, także jak widać, to jest prosty sposób na to, żeby sprawdzić. Moja lutownica grzeje do 200, więc nie sprawdzę, przy jaki jest próg załączenia. Ale kiedy macie hot aira, to tam można ustawić sobie temperaturę, ogrzać to i sprawdzić, przy jakim progu ona, ten styk zadziała. To tak krótko. Wymontowałem gniazda głośnikowe i jak widać, jeszcze trochę tutaj tego piwa zostało. Gniazda też trzeba wyczyścić, o tu kawałek szkła jeszcze jest. No to muszę uważać, żeby rąk dalej nie poharatać. Już mi się coś przykleiło, jakieś szkiełko. I tak te osady w miarę dobrze spirytus rozpuszcza, więc może uda się to wszystko wyczyścić. Tutaj niestety styki są trochę zaczernione. Zarówno w jednym, jak i w drugim przekaźniku. Trzeba to wyczyścić, troszeczkę go wysuszyć, bo nieco wody do środka się dostało. I myślę, że ta płytka już jest glans richtig. Mamy teraz podłączony przekaźnik pod napięcie. A rezystancja styków jest, może być rezystancją przewodów. Wiecie, przed każdym pomiarem trzeba miernik skalibrować. Nie mam na to czasu. Styki czyściutkie. Z jednej i z drugiej strony widać, że są czyste. Zabezpieczyć trzeba. No i sprawdzić rezystancję. No i rezystancję drugiego przekaźnika sprawdzam. Trochę za duża. Jeszcze raz muszę poczyścić. Ale jak już będzie w granicach 0,2 ohma, to nie ma się co tutaj rozwodzić nad tym i będzie można to zakwalifikować jako udane czyszczenie. Zwłaszcza, że dokładność tego mierniczka, wiecie, jest nieokreślona. Poprawiłem i jest dobrze. Przy okazji sprawdzam rezystancję samych przewodów, no, czyli styk jakimś tam rezystancję ma, ale 0,02 ohma to nie jest dużo. Mocno się zastanawiam, jak zrobić te gniazda tutaj, czy dać wszystkie sprężynkowe, czy też może, no, tu bym miał wtedy do przekręcenia coś, muszę tylko otwór odpowiedni zrobić, ale tu już w tym momencie nie mam, w tym miejscu muszę podkładki dawać. I czy zrobić po prostu tak, że dwie linowskie gniazda, dwa linowskie gniazda, a wszystkie jeszcze mokre, i sprężynki, bo doprawdy nie ma sensu dawać tutaj gniazda. Tego typu. Chociaż i tak by się zmieściły, ale muszę w tym momencie płytkę zrobić, którą przymocuję do tego tutaj w odpowiedni sposób. Muszę też rozmieścić je tak, żeby się nie zwarły widełki do tych bananów. No, czy mam jeszcze coś innego? Nie no.
Tego na pewno nie będę dawał. Mam jeszcze takie gniazdka. Ale tutaj widać, że zbyt blisko siebie umieszczone. No, musiały być w takich odstępach umieszczone, żeby się przypadkiem widełki nie zwarły. A już widzicie, brakuje miejsca, nie? Także myślę, że coś takiego. Problem z tylnymi gniazdkami nie jest tylko z tym pokrywą z tyłu, a także jak widzicie z chassis, gdzie ja będę musiał całą tą powierzchnię tutaj wycinać. Także myślę, że to rozwiązanie z jednym gniazdem z tej strony jest i tak lepsze, bo dwa gniazda bym nie zamocował, tutaj do tego miejsca by sięgały. No nie chcę robić tutaj, wiecie, za dużo cięć na tym tylnym panelu. Myślę, że tak będzie dobrze. Podczas czyszczenia, jak widzicie, zeszły mi napisy. Więc najlepiej umyć wodą z mydłem tą obudowę, odmalować ją z wierzchu, bo jest porysowana. Czyli to jest tego uszkodzonego z rozbitym frontem. Bo ta niestety obudowa, no, można to zrobić. Ja nie przeczę, że są na to metody. Ale akurat nie mam tej czcionki, co tutaj, więc tego nie odnowię. Ja bym potrzebował niebieską czcionkę, to miałbym nawet unitrę. No ale, jak mówiłem, nie mam tej czcionki. Mam trochę inną tutaj, więc to się nie nadaje, żeby to odnowić. A szkoda, czyli wezmę ten. Opowiem wam coś, tak w przerwie kupiłem specjalnie do mojego zopana, bo tam się zepsuł ten kondensator. I przy okazji u tego pana za kwotę pewną kupiłem kilka elementów dodatkowych, takie końcówki, które można założyć na przewody. Tu się tam wykręca. Wszystko byłoby fajnie, to nawet mi pasuje, bo to jest fajny zestawik. Tyle, że przy pierwszym użyciu się zepsuł. Musiałem wkleić ten metalowy czpień, który tutaj jest, bo przy naciśnięciu, chciałem zmierzyć coś, po prostu przy naciśnięciu okazało się, że niestety się to wyrwało. I teraz tak, rezystancja tych przewodów jednego to jakieś 1,5 ohma, niestety więcej niż na przykład takich przewodów. Ja nie wiem, czy nasi dostawcy z Chin nie potrafią zrobić normalnego przewodu w tej podobnej cenie, że u nich to wszystko jest tańsze oczywiście, nie wiem, może z powodu siły roboczej. To wielokrotnie już naprawiałem, może nie tą, tą czarną tutaj mam, zobaczcie, musiałem kleić, bo przewody tutaj w środku się łamały. No i to jest takie mocno nietrwałe. Kolega Rubens pokazywał końcówki pomiarowe ze szpilkami, one kosztują tam ze 30 zł plus przesyłka za parę. Same końcówki, do tego trzeba jeszcze przewody dorobić. No, a z drugiej strony trzeba dać takie banany. Nie mogę dać bananów w tym typie. Chyba, że założę koszulkę termokurczliwą tutaj na to połączenie, bo jak w mierniku to jest, złapiecie tu niechcący, a mierzycie niebezpieczne napięcie, no to macie porażenie gotowe. Trzeba pamiętać o bezpieczeństwie użytkowania, prawda? Dlatego one są całe izolowane. Niestety przewodzik w środku to jest może 0,5 mm kwadrat. A na przykład tutaj mam taki miernik. Pokazywałem go kiedyś i tu są dwa przewody. One były kiedyś inne, na stałe podłączone. Teraz są do krokodylków i to są zwykłe 1,5 kwadrat. Zwyczajne z przewodu energetycznego, wlutowane. I to mi funkcjonuje całkiem przyzwoicie. Za wyjątkiem tego krokodylka. Muszę krokodylek znaleźć, jakieś inne końcówki pomiarowe, ale z tymi płaskimi, ząbkowanymi końcówkami krokodylki z większym uchwytem, no, zabierają trochę miejsca przy pomiarach. A druga rzecz, są drogie. 20 zł kosztują takie, które by mi odpowiadały. Więc komplet przewodów pomiarowych, które miałyby tak, taką końcówkę, do tego zakładamy na, czyli taką końcówkę, krokodylek i ten płaski, to przynajmniej ze 150 zł do takiego miernika, samodzielnie zrobione oczywiście. Aż ciężko
po prostu myśleć nad tym, jakiej jakości jest to. Po prostu te badziewia mi się ciągle psują, ten mi się zepsuł zaraz po użyciu. Że, no, nasi polscy dostawcy dają nam brak możliwości wyboru, bo wszystko sprowadzają z Chin. Kolega Chińczyk też się nie stara, bo chce to swoje tam, swój wyrób różnej jakości sprzedać. No i potem mamy takie efekty, że kupuję 10 przewodów pomiarowych po 20 zł za parkę, gdzie mógłbym kupić, zrobić sobie samodzielnie 200 zł za komplet do jednego miernika. Warto rozważyć, co jest bardziej opłacalne. Teraz w tym Grundigu odlutować trzeba przełączniki, potencjometry, gniazdko i wyczyścić. Tutaj mamy takie dwie śrubki, które nam zabezpieczają to gniazdko DIN przed wyrwaniem z druku. Bardzo fajne rozwiązanie. Był gdzieś telefunken, który czegoś takiego nie miał, no i okazało się, że ktoś siły użył i wyrwał to gniazdko z PCB. No i teraz czeka, aż mi się ta lutownica nie rozgrzeje, ona tam dosyć długo się rozgrzewa. No tak przy okazji wam powiem, oglądałem ostatnio u Szarego Jelenia materiał 5-minutowy z naprawy telewizora Samsung i nawet się zastanawiałem, czy ja bym nie zrobił takiej formy krótkiej, 5-minutowej na jakieś filmy, ale potem doszedłem do wniosku, że jest to forma wyłącznie dla osób zniecierpliwionych, szukających szybkiego rozwiązania jakiegoś problemu, a nie chcących się czegoś nauczyć. Dlatego u mnie 5-minutowych filmów z naprawy nie będzie, bo ja mam cel raczej edukacyjny, żeby pokazać naśladowcom, to takie dziwne stwierdzenie, jak sobie naprawić urządzenie, jak dojść po nitce do kłębka. Gotowe rozwiązania na tacy niczego nie uczą. Oczywiście nie mam tutaj nic przeciwko koledze prowadzącym kanał Szarego Jelenia. Bardzo fajne rzeczy robi. Ale stwierdzam na przykładzie jego filmu, że forma, którą YouTube zaproponowała, mianowicie shorty, bo też dostałem powiadomienie na e-maila o tym, że taka forma jest dostępna, nie nadaje się do prezentowania tego typu filmów, jak ja wam tutaj prezentuję, a to dlatego, że zginąłbym ogromnej ilości filmów promujących dziewczyny w strojach kąpielowych, bo pewnie one niczego innego nie potrafią, jak tylko pokazać się, a widzicie, tu muszę już tasiemki użyć, jak pokazać się tylko w pół negliżu. Sprawdziłem na komórce te formy shorty i żadnych pouczających treści tam nie widziałem. Tylko forma ta jest zdominowana przez dziewczyny pokazujące swoje wdzięki. Oczywiście nie mam nic przeciwko dziewczynom. Lubię oglądać dziewczęce wdzięki, ale oglądanie strojów kąpielowych jest lepsze na plaży, bo w 3D. Pewnie ktoś mnie będzie pytał, jak działa ta rozlutownica. No to proszę bardzo. Krótko wystarczy przyłożyć. Usuwa dobrze. Czasami tutaj jakaś kropla wystaje z grotu. Krótko przygrzewamy, zaciągamy. Do wad mogę zaliczyć w tym miejscu odtąd dotąd dosyć znaczną temperaturę na skutek bliskości grzałki. No jak lutujecie, to ta część dłoni jest narażona na oparzenie, więc trzeba tą rozlutownicę chwycić tak mniej więcej, żeby nie dotykać tej nagrzanej części. Wszystko ładnie rozlutowane. Można ze spokojem to wyciągać. Jak widzicie, tutaj są trzy blaszki tylko. I jak widać, te blaszki nie są czyste. O, proszę. Jeżeli chodzi o shorty, o którym wam mówiłem wcześniej, no lubię oglądać Szarego Jelenia i tam jego rymowanki posłuchać, ale nie mógłbym na przykład w takiej formie jak jego ostatni odcinek, znaczy pewnie jak wy będziecie to oglądać, to będzie któryś tam miesiąc wstecz,
pokazać Wam, jak po wyczyszczeniu te styki nie są jeszcze doczyszczone. Warstwa srebra jest tutaj tak minimalna, że jak widzicie, tu już miedź widać. Tak samo tutaj na tej końcówce. Tutaj też jest miedź widoczna. I podobnie na tym. Bardzo słaba warstwa srebra. Gniazdo to jest sygnowane symbolem czy marką Hosiden z Japonii. Oczywiście gniazda dinowskie nie są rozbieralne, ale można je tam wyczyścić takim skręconym wiszerem, żeby dostać się do styków. Gniazdo, jak widać, jest wyczyszczone. W środku blaszki kontaktowe delikatnie pędzlem, filmem wazeliny przejadę, żeby to w jakiś tam sposób się jeszcze zabezpieczyło na przyszłość. Gniazdko do magnetofonu. Uwaga, najpierw trzeba przekręcić te śruby, a potem dopiero polutować. Dla mnie jest to oczywiste, ale nie dla wszystkich, dlatego zwracam na to uwagę. To jest przełącznik wejścia monitor chyba i liniowego. I zobaczcie, tutaj jest blaszka przykręcona. I blaszka ta była wlutowana w tym miejscu tutaj, po to, żeby na tej listwie była masa. Znaczy, nie żebym mocno chwalił Grundiga, ale zobaczcie, alpsik jest. A widać, że można było stosować dobrej jakości komponenty. Ale nawet Alps czy nie Alps, kiedyś te blaszki skorodują. I tu mamy przykład. I miedź, czyli suwaki, jest skorodowana. I blaszki kontaktowe też są pokryte nalotem. I takie czyszczenie będzie trzeba powtórzyć dla wszystkich przełączników, których jest tutaj trochę. No tu mam rozebrany, także będzie trochę zabawy. No oczywiście styki, na koniec wazelina techniczna i zabezpieczamy przed dalszą korozją. Przełączniki wyczyszczone, teraz sopran. Mógłbym powiedzieć, że z potencjometrem nie jest tak źle, tylko przemyć. Nie mamy tutaj oksydacji ślizgów. Kolejny potencjometr od basu. Podobny stan. Nie jest źle. Lekko przemyć spirytusem. Natomiast w potencjometrze od balansu jest gorzej. Znalazłem jakiś okruszek szkła. No i tu z tego powodu jeden ze styków jest wygięty. Generalnie ten potencjometr da się wyczyścić bez rozbierania. Trzeba tylko zachować trochę ostrożności i zastosować kilka takich trików. Na przykład przy użyciu kawałka preszpanu, bardzo cienkiego, czy tam kartonu, żeby wprowadzić ciecz, która powinna nam przereagować i potem wymyć to, tak, żeby się nam jeszcze do ośki tutaj nic nie dostało. Więc ja prawdopodobnie nie będę tutaj roznitowywał, a zrobię przy tym dostępie czyszczenie. No i potencjometr wyczyszczony z zakładką od książki, która tu leżała. Wesper. Właśnie ten sztywny karton, który mi tutaj, lekko kredowany, który mi tutaj posłużył do czyszczenia tej wewnętrznej powierzchni ślizgowej. Dlatego takie zakładki zachowuję właśnie do takich prac. Dobry materiał na... Tutaj lekko chropowaty jest i bardzo dobrze się nim czyści. To jest lepsze niż karton. Żeby potencjometru kilkakrotnie nie rozkładać, sprawdzimy sobie, jak się zachowuje. Kręcąc gałką potencjometru, obserwujemy, czy nie ma szpilek. Nie ma szpilek, więc mogę założyć drugą płytkę. Druga płytka złożona. I mam nadzieję, że będzie dobrze. Tak, jest dobrze, nie ma żadnych pików, super. Potencjometr wlutowany na miejsce. Chyba w tym odcinku narzekałem na badziewia, tak? Mam tutaj taki tripod, który używałem, żeby filmować, kiedy potrzebowałem obie ręce. No i na zdjęciu to mi się wydawało, że to jest aluminium, nie? Ale kiedy przyszło to do mnie, no to stwierdziłem niestety, jestem w błędzie, to jest plastik. Używałem to ostrożnie, żeby nie połamać. No i się połamało. Dobra, porzucając już to badziewie, jakim jest ten tripod, no
mam do zrobienia jedną rzecz, mianowicie rozmontować tu muszę, odkręcić i rozlutować gniazdo. O, znowu, o, to jest solidne, bo to nawet odkręcić nie mogę. I te gniazda tutaj muszę wyciągnąć, żeby wlutować w płytkę tamtego wzmacniacza. O, jest. Tak. Niezwykle istotną rzeczą jest sprawdzić, czy obudowy tranzystorów, nie śruby, tylko obudowy tranzystorów, nie zbierają nam do radiatora. No i tamta. Ten biały nalot, z którym wszyscy tak uporczywie walczą, to jest farba, która się zmywa. To jest reakcja farby, jak widzicie. I miałem taką samą reakcję po użyciu tego środka, po użyciu zmywacza do PCB, jak i po użyciu zwykłego spirytusu. Jeszcze jedną rzecz użyję, mianowicie acetonu, i zobaczymy, czy też będzie tak to wyglądało. Tutaj w tej buteleczce z czerwoną zakrętką miałem aceton i zobaczmy, jak to wygląda. No, raczej nie pomogło, a zużyłem cztery chusteczki. Więc jak widzicie, cała ta tutaj solder maska wysychająca zostawia też biały nalot, nawet po użyciu acetonu. Widać nawet, jak się zmywa farba. Tutaj widzicie kolor zielony. Także ja myślę, że najlepiej byłoby rozpuścić trochę kalafonii i przemalować to na jakiś odpowiedni zabezpieczenie. Może nie będzie wtedy takiego białego nalotu. No i warstwa kalafonii spowodowała to, że to nie jest białe. Nie jest też idealnie oczyszczone, czyli tam coś, niecoś kalafonii zostało, ale stanowczo lepiej to wygląda niż ten biały nalot. No i to jest właśnie pozostałość solder maski. Na moich palcach, na kuwecie, zużyłem cały resztkę tam, co była. No tutaj mieszałem sobie kalafonię, żeby wyglądało w miarę przyzwoicie, a nie białe. Żeby można było chociaż rozróżnić, gdzie tam jest miedź. Tak więc w kwestii całkowitego mycia płytki uważam, że walka jest zbędna. Mówię, czasem przynosi to szkodę. Widzicie, tu z tej strony powypływało tego badziewnego koloru zielonego i wygląda to tak, jak wygląda. Całe szczęście tu mi nie powypływało. Ale na płytce wzmacniacza też trochę musiałem czyścić od strony elementów. Tak przyznaję, że ten wygląd panelu czołowego nie zachwyca mnie. Taki jest trochę za bardzo industrialny. Mamy niby piątek, dosyć wczesna godzina, a to tylko dlatego wczesna godzina, że no mogłem wcześniej do domu pojechać dzisiaj, ale okazuje się, że być może jutro, czyli w sobotę i w niedzielę, będę musiał z powrotem do pracy pojechać, bo kombajny są na polu. Magazynuję w tej chwili, się jęczmień jary nazywa. Także drodzy widzowie, którzy potępiacie pracę w niedzielę, widzicie kombajny w polu, sieką zboże czy tam koszą. Jak to się, żniwa robią po prostu w czasie, kiedy jest dobra pogoda, a nie jaki dzień tygodnia mamy. Czy w niedziela, czy poniedziałek, czy sobota. Jak jest dobra pogoda i wilgotność jęczmienia poniżej 14%, można spokojnie zbierać to zboże. Oczyścić muszę parę drobiazgów tutaj, jak widzicie, to co powiedziałem ostatnim razem, że się nieco wylewki porobiły z tego brzydkiego lakieru, on puścił solder maska po prostu. Ja to troszeczkę oczyszczę, no, znaczy z grubsza tylko, bo to tak ciężko już w tej chwili to wyczyścić. No i przystępuję do składania całości. Zapomniałem, nie przystępuję do składania całości. Najpierw, zanim nie założę to wszystko, muszę odłożyć sobie gdzieś tam na boczek to też, a przystąpić muszę do prac mechanicznych. Zrobiłem taki spornik, niestety blacha tutaj miała taki zadzior, tego już nie mogłem usunąć.
Dałem preszpan pod spodek, żeby mi się nic nie zwarło. Teraz lutuję sobie przewody. Montaż tego gniazda to oczywiście początek zmagań, bo tu jeszcze muszę w tej obudowie, a to z tej strony, w tej obudowie tutaj wyciąć prostokąt. Kolejny etap montażu za nami, przymocowanie transformatora. Muszę kupić odpowiednią płaską wtyczkę do tego wzmacniacza, ale jak widać już nawet kable poskręcałem, przewody, wiązki. No, jak będzie wtyczka, znaczy ja chyba tymczasowo zrobię tu banany. Jak będzie wtyczka, będzie można uruchomić to urządzenie. Sprawdźmy sobie dopuszczalne napięcie na wyjściu. Czy mamy taką informację podaną tutaj? Tutaj mamy informację, jak ustawić wzmacniacz. Prąd spoczynkowy jest regulowany potencjometrem R411 dla prawego i R414 dla lewego kanału. I to są tutaj te elementy. Mamy jeszcze procedurę ustawienia wskaźnika wysterowania. Tym razem nie będę mierzył zniekształceń, bo mam zepsuty miernik, mój PMZ11. Muszę go tam naprawić. Element zasilania mi się zepsuł. Kondensator filtrujący wraz z dławikiem. No i nie mam zasilania na nim, więc tym razem nie zmierzę tych zniekształceń. No to dokonujemy premiery. Czy wzmacniacz się uruchomi? mV na wyjściu. 100 mV, trochę za duże napięcie na wyjściu jednego kanału. I minus 11 mV na wyjściu drugiego kanału. Te wartości są w miliwoltach. Ale jak widzę, wartości troszeczkę opadają z upływem czasu. Sprawdźmy sobie ten prąd na biegu jałowym. Załączam. 0,09 A. Napięcie w sieci 237 V. Mamy pobór mocy 20, prawie 3 W, trochę więcej niż mówi nam instrukcja. Jak widać, prądy są większe, spoczynkowe, stąd też mamy większy pobór mocy z sieci. Zobaczymy, czy da się to wyregulować. To ile tam było mowa? 30 mV. No i zaraz drugi kanał też podreguluje. Prądy są w granicach tolerancji. Nie ma co rozpaczać. No i teraz mogę zmierzyć jeszcze raz tą moc. Jak widać, prąd nieco nam spadł. Więc no jest to efekt zmniejszenia prądu spoczynkowego w jednym i drugim kanale, prawda? Co prawda nie mamy tych przepisowych 15 W, ale zrzucam to na karby wyższego napięcia zasilania. Napięcia na kolektorach końcówki mocy. I 27 V mamy prawdopodobnie. 27,9 i 27,9. Widać tutaj te wartości. Zobaczmy. To będzie na kolektorach tych tranzystorów. 28,9 tutaj widać. No i ciężko mi tam teraz dojść, bo mamy i prąd mierzony, i to napięcie. Zobaczymy, żeby nie zrobić 29 V, 28,7 V. Dobrze, mamy pomierzone napięcie. Jest nieco wyższe. A, i widzicie, zwyżka napięcia sieci. Tak naprawdę na 10 V, bo to jest na 220,
10 V w sieci daje nam po stronie wtórnej ile? Pół volta więcej. A co za tym idzie, te pół volta więcej nie przekłada się Wam w jakimś tam znaczącym zwiększeniu mocy wzmacniacza, a stwarza jedynie zagrożenie dla stabilności kondensatorów, bo czasami napięcie zasilania jest w pobliżu granicznej wartości pracy tych kondensatorów, tak jak w Einsteinie The Amp, tam chyba był 1 V różnicy. Także no, lepiej ustawić jednak na 240, jeżeli jest przełącznik wyboru napięć. Tak jak ja tutaj w sieci mam 238, sami widzieliście, czasami jest 245 nawet. Mamy jakiś tam sygnał na wyjściu z generatora i zapaliła się nam pierwsza dioda. I niestety mam taką wieść, że muszę zrobić potencjometr jeszcze raz, bo jak widzicie strasznie trzeszczy. Coś jednak nie tak jest z tym potencjometrem, to jest lewy kanał. No, prawy kanał jest ok, lewy kanał do poprawki. Czyli muszę tutaj odlutować go i jeszcze raz zrobić. Teraz sobie sprawdzimy, czy na głośnikach coś się... źle zachowuje. Nie. Przekaźniki chodzą. Jest ok. Zobaczcie. Wtyki po 5 zł sztuka, czy tam coś w tych okolicach. Nieużywane jeszcze. Odkręciłem, podpiąłem krokodylek. I się połamało. Nie cierpię tandety. No i wzmacniacz odtwarza muzykę po tej piwnej wpadce. Ładny bas. Regulatory barwy naprawdę ładnie działają. No, podoba mi się. O, tu jest wyłączenie regulatoru barwy dźwięku. Sprawdziłem też zabezpieczenie, po prostu przeciążyłem trochę żarówkę i spadło mi napięcie, załączyło się, także super. Co jeszcze tutaj? No, sami widzieliście, musiałem rozebrać cały wzmacniacz, żeby go umyć od tego piwnego osadu. I po rozbiórce wzmacniacza dorobiłem tam wejścia, złożyłem to wszystko. Zostało mi jeszcze w obudowie wyciąć tutaj prostokąt, ale to już zrobię poza odcinkiem. Do tego trzeba po prostu użyć piły. No i to by było wszystko. Wzmacniacz działa. Jedną nóżkę z zapasu tam tego drugiego rozbitego użyłem. Tak jak mówiłem, mocy i zniekształceń nie mierzyłem z tego względu, że mam miernik rozebrany. Moc mógłbym zmierzyć, ale wierzę producentowi. Mam takie już doświadczenie, jeżeli chodzi o Grundiga, że jest solidny. To wszystko. Mam nadzieję, że film z naprawy pojawi się jakiś wkrótce. Takie dyskretne te wciśnięcie klawisza. A w tym odcinku to już wszystko. Na razie.
Jako postscriptum powiem wam jedną rzecz. No żałuję, że ten długi wzmacniacz jest tak mocno rozbity. Ta końcówka naprawdę bardzo ładnie gra. Zastanawiam się, czy przypadkiem nie wydobyć go i nie zrobić sobie 30-watową końcówkę. Tak dla posłuchania sobie i testowania innych różnych lampowych, na przykład przedwzmacniaczy, bo wzmacniacz tutaj wbrew pozorom te Philipsy, tam BDV czy tam coś fajnie grają. Posłuchajcie. Muzyka klasyczna. Więcej nie mogę puścić. Jeszcze jeden fragment wam puszczę. Oczywiście ten wzmacniacz, który tam jest, nie, to złożę go. Także się nie martwcie. Kartonik to tak po to, żeby przesłonić ten bałagan, który tam jest. Pięknie. Na razie.